Plus jeden. Plus jeden stopień, sami państwo żeście widzieli na termometrze. To upał. Chłopaki stwierdzili, że to upał. Okulary parują. Okulary parują. Jesteśmy w Kożuszkach, gmina Międzyrzec Podlaski. Ze mną Strongmani. Zresztą tutaj widać na tym fantastycznym Cinquecento rocznik 2007. Strongman Team Międzyrzec. Z kim rozmawiam, chłopaki? Robert Majczyna. Dariusz Nowosielski. Dariusz. I Mateusz Skrzat. No to taka nasza sala treningowa, żeśmy już parę lat temu ją tutaj założyli i tak kompletujemy sprzęt już teraz, możemy się czym pochwalić. Po tej stronie Polski mamy już największe zaplecze, jeśli chodzi o właśnie sprzęt Strongman. Noszenie Joka, jest to spacer Bushmana. W pusty jest 150 kg, na zawodach do 400 kg jest dokładane. Na zawodach nosili samochodzi. Tak, 340-360, tak zazwyczaj nosimy na zawodach. Trzecie urządzenie w Polsce. Wyważył same puste tygili po 160 kg. Polega na tym, że im niżej opuścimy, uchwyt, tym przełożenie jest znacznie cięższe i odczucie jest nawet ponad 200 kg. Kolumny, tak zwany uchwyt Herkulesa. Tak po minutkę. No, tak do jutra. Dobra. Do niego możemy dokładać ciężary. Dodajmy, że urządzenie zostało wymyślone w średniowieczu przez Mieszka I jako urządzenie do rozrywania ludzi. Być może, nas się nie da. To jest dumbbell cyrkowy. I stąd już trzeba jedną. Okay. Ten waży 40 kilo. Tak. Co dalej z konkurencji barkowych, to było wyciskanie belki. Belkę żeśmy specjalnie robili na wymiar, identyczna jest na Mistrzostwach Świata. Pusta, tak jak teraz leży, 100 kg waży. Bez żadnego obciążenia, bez niczego. Nie wiem, trzeba to i będzie mocno na głowę. Najlepsze, najmocniejsze to jest ten belce właśnie. Ta belka? Tak, wynik 150 na zawodach razem z Mateuszem. Ale tutaj wagą ciała wygrałem. Ciebie zapytam o to, że ta belka powstała na bazie autentycznych rozmiarów właśnie Mistrzostw Świata. Tak. No Mateusz w nich startował. Zresztą to i tak on jest tutaj głównym pomysłodawcą tego naszego miejsca, że tak powiem. Czynnie w zawodach Strongman od 2017, wcześniej ja trójbój siłowy, Darek wyciskanie leżąc. Czy tak, jesteśmy w tym mocni? No, dosyć mocniej, ale pytasz jako... Jako zawodnicy z Polski, już nawet nie pytam... No, znamy się z czołówką Polski, nas znają, często widzimy się na zawodach. Wiadomo, nie możemy dorównać zawodowcom, natomiast no, bij mistrza, tak? Waga jest obecnie 240 kg. I to mamy zazwyczaj po prostu podnieść 20 metrów, żeby to się jest. Czego brakuje? Sponsora, opieki medycznej przede wszystkim, bo po takich treningach często dochodzimy do siebie 2-3 dni. Organizm jest po prostu rozerwany. To waży 400 kg, a tam to waży 443 kg. Przygotowy trening to powiedzmy... Na początku robimy na trochę mniejszych ciężarach i już tak powiedzmy 2-3 tygodnie przed zawodami robimy, tak jakby na treningu całe zawody przerabiamy. I to nam zajmuje około 3 godzin wtedy trening. Spacer farmera. Na tej zasadzie jak tamta rama, tylko po prostu tu są dwa elementy oddzielnie. Nie wszystko razem. Też do góry i spacer. Startuje z nami mój syn Adrian, który w tej chwili choruje. No i powiem szczerze, nie ukrywam, że jestem miło zaskoczony za ostatni jego rok. Był mega, naprawdę pozytywnie, świetne osiągi. Nosił to auto, także jako 23-latek powiem wam, że naprawdę zaskoczył mnie bardzo. Często bierzemy udział w akcjach dla dzieci. No, dzieci to najbardziej lubią, na nosidło. Piątka z jednej strony, piątka z drugiej. I biegamy z nimi. I je nosić, nawet łącznie z nauczycielkami. Właściwie planujemy nagranie, jesteśmy już po rozmowach z firmą Real Farm. Przyjedzie do nas Konrad Karwat i Oskar Ziłkowski. Bardzo, bardzo utytułowani zawodnicy. Musimy promować ten sport. No i też mamy sponsora tutaj naszego miejscowego, firma Fresh Farm Logistics. Też nam właśnie tutaj firma ta pomaga.
do startów nam się dokłada właśnie, o, zasponsorowali nam też bluzy. Także zawsze to lepiej, zawsze to lżej. Wyjazdy, hotele i tak dalej mamy tutaj, mamy dzięki nim popłacane, także wielki ukłon. To, co jest najfajniejsze, to być wśród najlepszych w Polsce, w Europie, przywitać się z nimi, mieć szacunek dla nich i oni dla nas. To jest najważniejsze tak naprawdę w tym sporcie. Nie mamy między sobą jakiejś rywalizacji chorej, dziwnej. Mamy fanpage'a na Facebooku, możemy też indywidualnie zapraszać każdego, kto tylko chce. Ciepło, zimno, działamy.